Instrukcja montażu i obsługi drzwi wewnątrzlokalowych Polskone z ościeżnicą regulowaną metalową. Przed rozpoczęciem montażu przygotuj narzędzia. Sprawdź poprawność wykonania otworu montażowego. Zmierz jego szerokość w trzech miejscach. Otwór w ścianie powinien być większy o 10 mm od szerokości ościeżnicy. Zmierz grubość muru w trzech miejscach po każdej stronie otworu. Zmierz wysokość w dwóch miejscach. Otwór w ścianie powinien być większy o 5 mm od wysokości ościeżnicy. Następnie zmierz przekątne. Nie powinny różnić się od siebie o więcej niż 10 mm. Sprawdź, czy kąty otworu mają 90 stopni. Sprawdź utrzymanie pionu ściany. Sprawdź również utrzymanie poziomu posadzki. W razie potrzeby dokonaj naprawy otworu montażowego. Przed rozpakowaniem ościeżnicy sprawdź, czy folia oraz narożniki kartonowe nie są uszkodzone. Dopuszczalne jest ich rozcięcie nożem z zachowaniem szczególnej ostrożności w taki sposób, aby nie uszkodzić produktu. Po rozpakowaniu sprawdź zawartość pod względem ilościowym i jakościowym. Spis elementów zawarty jest w instrukcji montażu dołączonej do opakowania. Wszelkie niezgodności zgłoś sprzedawcy przed montażem. Jeżeli ich nie stwierdzisz, przystąp do montażu. Zamontuj skrzydełko dolne zawiasu, wsuwając je w gniazdo ościeżnicy i zaciskając kluczem imbusowym 5-milimetrowym. Wykręć stalowy kątownik zabezpieczający, który stabilizuje słupy ościeżnicy. Oczyść dokładnie ościeża z wszelkich zanieczyszczeń i usuń ewentualne nierówności. Następnie spryskaj powierzchnię otworu wodą. Osadź ościeżnicę w otworze montażowym. Umieść kliny według własnego uznania tak, by unieruchomić ościeżnicę. W celu uniknięcia deformacji ustaw trzy rozpórki na słupach ościeżnicy. U góry, na środku oraz u dołu tak, aby wymiar we wrębie był taki sam na całej wysokości ościeżnicy. Sprawdź poprawność osadzenia ościeżnicy za pomocą poziomicy. Sprawdź poprawność osadzenia ościeżnicy za pomocą kątownika. Powstałą przestrzeń między ścianą a uchwytem montażowym wypełnij podkładkami dystansowymi. Przytwierdź ościeżnicę do ściany za pomocą blachowkrętów. Sprawdź ponownie poprawność osadzenia ościeżnicy za pomocą poziomicy. Sprawdź ponownie, czy kąty między słupami i nadprożem mają 90 stopni. Sprawdź, czy szerokość ościeżnicy jest taka sama na całej jej wysokości. Włóż
Połóż uszczelkę w kanał w ościeżnicy na całym jej obwodzie, przycinając ją pod kątem 90 stopni za pomocą nożyc. Rozpakuj skrzydło z kartonu oraz folii z zachowaniem szczególnej ostrożności w taki sposób, aby nie uszkodzić produktu. Zdemontuj elementy zabezpieczające dolną krawędź skrzydła. Zdemontuj skrzydełka górne zawiasów zamocowane na dolnej krawędzi skrzydła i wkręć je w otwory wykonane w krawędzi bocznej skrzydła. Zawieś skrzydło drzwiowe na ościeżnicy. Sprawdź, czy otwiera się i zamyka prawidłowo. Skrzydło przy zamykaniu nie powinno ocierać o ościeżnicę oraz po zamknięciu powinno przylegać do uszczelki. W razie konieczności dokonaj ponownego ustawienia części zasadniczej ościeżnicy w murze lub regulacji zawiasów. Zdejmij skrzydło oraz wyjmij uszczelkę z kanału ościeżnicy. Przestrzeń pomiędzy uchwytami montażowymi a ścianą wypełnij niskoprężną pianą montażową. Odczekaj czas utwardzenia piany podany przez jej producenta. Po tym czasie zdejmij rozpórki montażowe. Uzupełnij niskoprężną pianą montażową przestrzeń pomiędzy ościeżnicą i ścianą na całym obwodzie ościeżnicy. Przed rozpakowaniem części regulacyjnej sprawdź, czy folia oraz narożniki kartonowe nie są uszkodzone. Dopuszczalne jest ich rozcięcie nożem z zachowaniem szczególnej ostrożności w taki sposób, aby nie uszkodzić produktu. Wykręć stalowy kątownik zabezpieczający, łączący słupy części regulacyjnej. Część regulacyjną ościeżnicy wsuń od drugiej strony ściany w uprzednio zamontowaną część zasadniczą. Za pomocą blachowkrętów skręć je w sposób zapewniający szczelne przyleganie do ściany na całym obwodzie ościeżnicy. Ponownie zamontuj uszczelkę. Załóż skrzydło drzwiowe. Sprawdź, czy otwiera się i zamyka prawidłowo. Sprawdź równość szczeliny między skrzydłem a ościeżnicą oraz skrzydłem i podłogą. W razie konieczności dokonaj regulacji zawiasów. Zamontuj klamkę zgodnie z instrukcją montażu producenta klamki.